Każdego roku poziom wody Morza Martwego spada o 1 metr. Ze względu na szkodliwą działalność człowieka nad rzeką Jordan, ten wyjątkowy krajobraz i rzadkie zjawisko geologiczne bezpowrotnie znikają na naszych oczach. Na stale obniżający się poziom zbiornika mają wpływ wieloletnia susza, rosnąca populacja ludzi w regionie wykorzystujących wodę z Jordanu zasilającego Morze Martwe i wydobywanie minerałów przez firmy, które w tym celu osuszają teren. Możemy być ostatnim pokoleniem, które będzie świadkiem jego zanikania. Pozostaje pytanie, jak uchwycić przemijalność krajobrazu Morza Martwego? Przyspieszony proces parowania słonej wody pozwolił zaobserwować i zbadać przebieg powstawania kryształków soli. Wraz z opadaniem poziomu wody, kryształki soli formują się na nici, tworząc wyjątkowe formacje solne. W końcowej fazie eksperymentu ciecz całkowicie wyparowuje, pozostawiając jedynie ślady soli na naczyniu oraz materiale. Eksperyment ten stał się punktem wyjścia w projektowaniu interwencji architektonicznej. Proces powstawania kryształów soli na nici w małej skali naśladuje powstawanie cząsteczek soli na elewacji budynku. Wraz z procesem wieloletniego wyparowywania Morza Martwego, zewnętrzna struktura obserwatorium zostanie pokryta kryształami soli. Wkrótce budynek może pozostać jedynym dowodem istniejącego niegdyś krajobrazu. Wizyta w obiekcie rozpoczyna się z poziomu linii brzegowej. Wejście, wyryte w podłożu, pozwala zachować nienaruszoną linię widokową krajobrazu. Docierając do najniżej położonego piętra budynku podwodnym tunelem i przemieszczając się ponad powierzchnię wody, użytkownik znajduje się po wewnętrznej stronie struktury solnej. W projektowanym obiekcie sól pokrywa zatem nie tylko ściany, ale całe ścieżki, schody i sufity. Docierając do szczytu konstrukcji, można zaobserwować kurczącą się linię brzegową Martwego Morza i pustynny krajobraz zbliżający się do budynku. Forma budynku nawiązuje bezpośrednio do procesu powstawania kryształów soli. Obserwując, że każdy kryształ jest zorganizowaną grupą cząsteczek soli i każda z nich uzyska taką samą formę w procesie kształtowania, kompozycja i konstrukcja budynku oparte zostały na podobnej zasadzie. Ten sam moduł, powielany wertykalnie pod różnymi kątami, tworzy obiekt projektowany według reguł tworzenia się kryształów soli. Efemeryczna, trójwymiarowa siatka wypełniająca przestrzenie między modułami jest jednocześnie medium dla formowania się kryształów soli, co oznacza, że struktura ta działa jak rusztowanie dla powstających form solnych. Konstrukcja obiektu oparta jest na dwóch trzonach komunikacyjnych, które docierają do najwyżej położonej kondygnacji. Pozostałe bryły umiejscowione są pomiędzy nimi, stężając konstrukcję lub zawieszone w formie wsporników. Program obiektu obejmuje piętra noclegowe, restauracyjne oraz wystawowe, natomiast najwyżej położona kondygnacja budynku to ogólnodostępny taras widokowy. Projekt salinarium ma na celu uwidocznienie i wyeksponowanie procesu dematerializacji Morza Martwego, a jednocześnie ujawnienie tego, co niemożliwe jest do zaobserwowania gołym okiem.